witamy na potańcu na chlebisku w Domu Kultury w Smoleniu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Pani Dyrektor Domu Kultury w Smoleniu, Natalii Anny Wieczorzyńskiej, która bardzo żałuje, że nie może być dzisiaj z nami, z Wami. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Witamy również w imieniu wszystkich pracowników Domu Kultury, którzy przyczynili się tutaj do organizacji tego wydarzenia, jak również głównie w imieniu Kazia, który jest tutaj z nami i który bardzo dużo pomaga przy tych imprezach. Bardzo dziękujemy. Chciałabym oddać teraz głos sekretarzowi naszego miasta, Urzędu Miejskiego, panu Mirosławowi Hołyjowi. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie Państwa na tym potańcu, to już kolejny potańc, który tutaj z Państwem uczestniczę. Także witam serdecznie orkiestrę, kapelę stęporkowską. Już dzisiaj się pytałem, czy już mam przygotować dokumenty do meldunku tutaj. Myślę, że to już się tak wpisali w nasz klimat, że bez nich, tak jak Iwonka powiedziała, imprezy nie ma. Także impreza słynie dzięki kapeli stęporkowskiej i to w Domu Kultury. Witam Państwa serdecznie, także w imieniu Pana Burmistrza, który też, tak jak Pani Dyrektor, dzisiaj nie mógł dostarczyć, tego zaszczytu i być tutaj. Także w imieniu Pana Burmistrza witam Państwa bardzo serdecznie. Życzę udanej zabawy do białego rana i żeby humory Wam dopisywały, tak jak dopisują za każdym razem. Myślę, że te zabawy tutaj w Domu Kultury mają już swój klimat, mają swoją, tak jakby powiedzieć, można powiedzieć, historię. I myślę, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy 23 na Zalewie, potańc pod gwiazdami, tam oczywiście przygotuję osobiście dechy. Przygotuję. Tylko szerokie. Zobaczycie Państwo, jaki tam jest klimat. Nie będziecie tak. Nie zapomniecie tego do końca życia. Gwarantowana zabawa przy pięknej kapeli stąporkowskiej do białego rana. Drodzy Państwo, skoro Pan Sekretarz wspomniał o imprezie, która będzie się działa nad Zalewem z okazji imienin Pana Jana, zapraszam właśnie na tą imprezę. Tam nie tylko kapela stąporkowska zagra, pozwolę sobie zażartować, że jako samolot zagra Enej i Universe. Dobrze. Drodzy Państwo, kapela stąporkowska będzie miała od godziny 22, ale zapraszamy Państwa na obchody nad Zalew od godziny 15. I jest jeszcze jedna impreza, gdzie będzie można spotkać się z kapelą stąporkowską jeszcze w czerwcu, też plenerowa, i to są Dni Sycyny. To jest taki ciąg obchodów tutaj naszego, w naszym mieście, i właśnie w sobotę, w niedzielę, przepraszam bardzo, 16 czerwca w Sycynie również kapela stąporkowska zagra w plenerze. Oprócz tego również szykuje się impreza z kapelą stąporkowską w sąsiednim tutaj zajeździe z Udywu 15. Kochani Państwo, pozwólcie, że przywitam Was wszystkich. Witam również media, które nagrywają, dzięki którym możecie to oglądać na YouTubie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają na YouTubie te potańcówki. Zacznę od Józia Walczyka. Wielkie brawa. Witamy Zbyszka Mądrego. Wielkie brawa. Witamy Michała Narutowskiego. Wielkie brawa. Witamy Małgosię z Ludową i Wesoło od Państwa Kniaczyk. I witamy Piotra Czyża. Drodzy goście, wiem, że są tutaj Państwo, którzy są pierwszy raz. I chciałabym powiedzieć, że jesteście bardzo mile widziani, tak jak wszyscy inni oczywiście goście, ale bardzo nam miło, że zechcieliście przyjechać tutaj właśnie do Zwolenia, i żeby ten Wasz pierwszy raz, że tak żartuję, był właśnie w Zwoleniu, w Domu Kultury z kapelą stąporkowską. Drodzy, wobec tego przedstawię jeszcze kapelę stąporkowską. Czy Państwo mi pomogą? Lider zespołu, wokalista i akordeonista. Sebastian! Przepiękny wokal, urzekający. Gitara basowa. Przepiękny wokal. Kto to jest? Sławomir Wokalski! Sławomir
bawcie nas do samego rana. Bawmy się wszyscy. Wszystkiego dobrego, miłej zabawy życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tak, do samego rana, to specjalna dedykacja teraz dla wszystkich gości. Wszystko to pogodzi, gospodarki dziadka. Wszystko to pogodzi.
Wszyscy coś dostaje, dostał także dziadek.